No halo. Witam, dzień dobry, wieczór. Jak mnie słychać? Nie widać mnie, ale mnie słychać. Co tam u was? Dzisiaj sobie postaram trochę skończyć tego Abacjewa, bo już nie mogę na niego patrzeć, szczerze wam powiem. Nic się nie popsuło, dobrze mnie słychać. No to fantastycznie. To mogę sobie w spokoju rysować w takim razie. Niech ja się odnajdę z moimi warstwami i już lecę, bo już po prostu to jest, ten art zamienia się pomału w to, co się zamieniał w Black Doom, czyli w art, który, na którego już nie mogę patrzeć. A dziękuję, Jerzu. Smacznego, ty dobrze wiesz, że ja jem kolację. Wszyscy wszystko dobrze wiedzą. Gram w Among Us. No to miłego grania w takim razie, niech ci tam się wiedzie. Męczę ostatnią przeróbkę Sonic Stonoga, 1/4 rozwijona, lekko poprawiona. To ci niespodzianka, nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc, że jeszcze takie czasy nastaną, że jeszcze będzie Sonic i Stonoga. Kolejny dzień sprawdzian, czwarty dzień z rzędu. Mamy 17 września, macie dobre tempo, Jerzu. Widzę w tej szkółce waszej. W ogóle powiem wam, że chyba w poniedziałek zrobię też live'a, już tak od razu na pierwszym ten, haha, ogłaszam live'y. Jeżeli mi warunki pozwolą, to sobie zrobię rant na mój plan zajęć, bo prawdopodobnie w poniedziałek będę miała plan zajęć, słuchajcie, i będzie wesolutko, coś czuję. Pół metra i miałby przytomny skasowany. O! Co za przygody na obwodnicy. Tak, a propos Country Road, to jest jakiś Synthwave remix, gdyby ktoś szukał. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, nie chce mi się sprawdzić, z tym leniem śmierdzącym. Ja sobie choruję póki co, wiewka w szkółce lekko. No to też fajnie figa, no 2 tygodnie nie minęły i już jesteś chora, no to jest wyczyn. Zupełnie ja jak zaczynałam pracę w przedszkolu. Quality time. Ja zrobię w weekend coś. Teraz serio, serio. O Jezu! No to kurczę, chyba aż wpadnę, nie? I zobaczę, co tam się będzie działo. Wszyscy na to czekali. Całe wakacje. Może kiedyś na streamie zagrasz w Among Us z zaufanymi widzami na Discordzie. Jerzu, masz w ogóle tego... Jak Jerzu, masz Among Us, to dawaj. Znaczy, ja i tak nie będę grać, bo mój komp to jest kartofel, a nie sprzęt do grania. I wywala sterowniki ekranu przy Simsach, więc wiecie. Problemy z oddychaniem są, więc... Puściłabym ci figa piosenkę o koronie, ale mi YouTube przyciąga live'y za nią i to jest przykre. Na telefonie Among Us za darmo. O, to już jest jakieś rozwiązanko. Jesteś biednym YouTuberem, no trzeba właśnie Jerzowi coś rzucić. Będę miał na coś czas poza zakuwaniem. Może w sobotę dalej wyczytam jakiegoś gniota, nie wiem jakiego, ale będzie coś na pewno.
Tam ostatnio było coś z tym, z Morawieckim chyba. Tak, piszą fanfiki o politykach na Wattpadzie. To jest poważna sprawa, słuchajcie. Widziałam na własne oczy. Także mamy teraz dowody rzeczą w postaci komentarzy na wasze zapowiedziane live'y. Nie musicie się teraz z tego wywiązać, nie macie wyjścia. No co, Jerzu, fani proszą, musisz spełniać ich zachcianki. Jako rasowy youtuber. Się głupio pytasz. No właśnie, jest płatny na Steamie, to dlatego, że nie trzeba kupować czapek niektórych skinów, no to pewnie trzeba ekstra kupić. No właśnie, ja mam problem z tymi tego typu grami, bo w sumie w zasadzie nigdy nie rozumiem, dlaczego jest na nie taki hype. Wytłumaczcie to staremu człowiekowi. Piece z Wattpada też dobra, odczuć tymczasem w przeróbce kosmo, mama marzy wróci do domu jak ja. Ziobro. Ziobro jest teraz wszędzie. Fall Guys, ale again jestem biednym youtuberem. Tak jak Simsy, aha. Simsy to generalnie zawsze uważałam za gry dla dziewczyn i... sobie głównie dziewczyny grały, na poważnie grały w to zawsze dziewczyny, a chłopaki sobie zawsze grali dla beki, przynajmniej w moim otoczeniu. Zresztą ostatnio też głównie gram dla beki. I dla budowania domów. Moja wewnętrzna dusza architekta się we mnie odzywa. Cały czas latam między Simsami i Minecraftem, więc nie ogarniam. W tym się buduje, nie figa. To co za różnica. Ja ostatnio robię tylko w ten... Jeżeli chodzi o gry, to ostatnio robię w końcu po 20 latach jakiś progres i w ogóle jakiś postęp w kierunku tego był ukończyć w końcu Phantasy Star Online z 2000 roku z Dreamcasta, więc no haha, wesolutko. Poważne plany życiowe, że tak powiem. Ale zaczną się zaraz studia i tyle będzie z mojego grania. Dobra, co tu? Bez shadingu wygląda śmiesznie. No zawsze bez shadingu wygląda śmiesznie.
Simsy grają kobiety i ludzie nie hetero. Siedzę w community, wiem co mówię, pewno gejasów. O! A to widzisz, to ciekawe. To jest dodatkowe, the more you know. Zaliczasz oba kryteria. No w sumie, jeżeli robił Battle Royale, a nie Sims Gameplay, of course. Jestem ostateczną formą Simomaniaka. No ktoś musi, figa, nie? Ktoś musi. Jesteś chodzącą Simspedią. Średnio mi się razie widzi ten kolor, ale no zobaczymy, co to będzie. Dopiero zdaję sobie sprawę, o co chodzi. Zaliczasz oba kryteria. No właśnie, ja nie wiem, kto wprowadził to dziwne XD halo. Chcieli być zabawni, a to już nie jest zabawne dawno. Robi emotkę z XD. Przecież tak nie można, to jest niehumanitarne. Twój najszerszy zasób wiedzy ogranicza się do jednego sandboxa dla dziewczyny gigajów. No słuchaj, no. Przynajmniej coś, nie? Ej, no w każdym razie ja już powiedziałam, będę sobie grała w Simsy na wykładach. Ale to się wszystko okaże w poniedziałek, bo jeszcze mi powiedzą, że w ogóle wracacie, jesteście takim wydziałem, że możecie wrócić, bo was jest mało. I zawrócimy wszyscy na wszystko i będziemy siedzieć 3 godziny na wykładach. I się patrzeć na siebie. Mimo, że ja tam mi zostają może jakieś 2 wykłady w tym roku, to jest w ogóle poezja. Ja chcę pisać XD, a nie haha, o Jezu, nie wytrzymam. No właśnie! XD jest po prostu inną formą wyrazu. YouTube tego nie rozumie. Będziemy pisać ja jak Hiszpanie. Zmieńmy bieg historii YouTube'a i w ogóle polskiego internetu. W niedzielę Sonika było na mnie, zobaczymy. O Boże, Sonik będzie w końcu. To się nie dzieje. Słuchajcie, to się nie dzieje. Jeżu robi Sonika. Jutro w sumie też mogę zrobić coś. Dobra. Będę robić plakaty i będę ten. I będę patrzeć, na jakiej grasz. Nie ma problemu. Bo ogólnie robię praktyki zdalne i to jest najbardziej zabawna rzecz, która mnie spotkała podczas tej całej sytuacji koronowej. Dzwonię do tego, że Sonic fan kradniesz mu content. Dawaj, figa. W końcu drama, na jaką wszyscy zasługujemy. Może coś z tego będzie.
Zaraz przyjdzie tu Katarzyna i będzie mnie jechać za to, że nie umiem cieniować ludzkiego ciała. 4 lata studiów poszły w piach. Jak to jest ich kilku? Jest jeden. No właśnie, ten prawdziwy. Tutaj za herezję prawisz. To jest jedyny, jest tylko jeden do Polish Sonic fan. No i się zrobiło jakieś płaskie. Aj! Ajajaj, że tak powiem. Każdy jest prawdziwy. Do tego wydała kawanosy w majonezie, of course. Jeden w kilku formatach, jak Trójca Święta, Trójca Wiatrakowa. No tak. Nie ten brasz. O, ale w ogóle mogę wam powiedzieć Nisanie, a propos mojej uczelni. To jest to, że nie wiem teraz, jak będzie wyglądać mój aneks do dyplomu, bo mój prowadzący aneks nie będzie już moim prowadzącym aneks, bo no nie będzie już nie będzie jakby w ogóle zajęć już prowadził na uczelni u nas, więc ha, wesolutko. Zostałam z jednym nierozwiązanym na razie póki co problemem raptem przed rozpoczęciem ostatniego roku magisterki. Więc... Life is life w tym momencie. No kurczę, dalej mi się nie podoba ten kolor, ale będę go jeszcze zmieniać najwyżej. Tak, teraz sobie zdałem sprawę z tego, że film Chłopaki nie patrzą od 20 lat. Boże, jesteśmy starzy. Life is brutal i full of zasadzkas. Boże, nie umiem się wysłowić dzisiaj. Za długo spałam. Za długo, no krótko spałam, bo od 4 rano do godziny 11, no to jest mało czasu, ale no w takich godzinach, że już mam naprawdę rozregulowany czas, w ogóle mój sleep schedule, czy jak to tam się mówi ładnie po angielskiemu. Przepraszam, dawno nie używałam tego języka, jestem debilem małym. Więc no, cóż, że tak powiem, zdarza się. Gdybym mu powiedział o jednym arcie, ale on musi zostać jednak tajemnicą. A chciałabym się nim pochwalić już. A nie mogę, mam art w tajemnicę, uwaga. MBaby GTA Fall City będzie miał za miesiąc 18 lat. Ojej! Dobra, ale ja cały czas gram w 20-letnie gry, więc jakby... No cóż. To jest strasznie niehalo z tym kolorem, nie wiem co, nie? No dobra, ale może jak błękitów dodam na to, to może będzie ładniej. Będzie to jakoś lepiej wyglądało. Nie tym braszem, tylko tym chciałem. Dziękuję. Aha, to jest tu też. Dobra, to nie.
Top Secret, Very Confidential, dokładnie. Przyjdzie na niego czas. Stół odpowiedni. I tyle. Dobra. Czy tu są jakieś ładne odcienie czegokolwiek? Tu są, dobra, powiedzmy, co to jest. To jest coś, co mi nie robi nic. Muszę sobie polecieć tym kolorkiem. Dobra, tu i tak będzie do ciemnego jakby zjechane. Czy tak bardzo. Będzie ciemniej, bo tu musi być ciemniej, bo tu się nadal brzydko odcina, no ale... Dobra, może w sumie po prostu tak i tyle. Pytanie dnia. Ulubiona pizza. Każda byle nie hawajska. Ulubiona pizza. A, ty leżysz pod moim krzesłem, pies. No dobrze. Pizza ulubiona. Ja bym... Jezu, to jest ciężkie pytanie. Pepperoni lubię. Każda w sumie coś jest w tym, Jezu, że każda. Pizza, kebab. To jest najlepsze rozwiązanie zawsze. Kto nie jadł, niech żałuje. To istnieje przynajmniej w jednej z moich ulubionych pizzerii. U mnie też jest. O! Ktoś, kto wymyślił pizzę kebab, miał naprawdę łeb. Do interesów. Nie ma co. Ale w zasadzie to mógłbym go zrobić byle czego nawet, no ale to chwila. To robię. Debiut ze mnie. Tak, no pracuję osoby obecnie nad 10 różnymi rzeczami, więc jakby no nie ma się co dziwić, że mi tu wychodzą jakieś krzoki dziwne.
Ja lubię capricciosa meksykańską. Chips. I bardzo absurdalne jest połączenie czarmiego i pomarańczy testowirona. To zależy w jakim kontekście, potrzebuję kontekstu. Jeżeli to jest jakaś scena z pomarańczą, to jest to co dla mnie zabawne. Serio, nie wiem jak ja wyjdę z tej sytuacji z tą wodą, ale coś trzeba będzie z tym zrobić. Za ciemno. Za ciemno. Plusem robienie tych live'ów i podglądanie czatu na telefonie to jest dobra opcja, bo przynajmniej widzę jak bardzo mi przekłamuje kolory ekran w telefonie, a ekran na monitorze, nie? Dobra, uznajmy to na razie za ok. You like jazz? Tak, to jest to, by było... Podejrzewam, że jest gdzieś taki mem. Że to już gdzieś istnieje. Pomarańcza dosztukowana, lubiąc scenę czarmi prowokował na kresa, w ten się rzucił na niego i gazy porył. Tak, artist struggles. Dokładnie, figuś. Ostatnio nawet tego Alucarda chyba co rysowałam, to tak sobie rysuję, no jest fajnie, zrobiłam sobie, mówię, oj, nie, dobra, rysuję sobie na kompie, mówię, dobra, no nie będę robić takich bardzo nasyconych kolorów, bo to przecież nie ma sensu. No i nie zrobiłam, a potem i tak wrzucam go sobie na telefon, wrzucam na Insta, ja mówię, co on ma takie wysycone kolory, mówię, o co tu chodzi. Jakby najlepiej wziąć i przekłamywać rzeczywistość, co nie? Jakby... Tak samo zdjęcia robisz w telefonie. O, takie ładne, wow, jaki ładny kontrast i w ogóle. Rzuca się do kompa, to wyglądają jak zrobione przez szybę i musisz je 10 tysięcy razy naprawiać, bo wyglądają jak totalne baziewie. Jakby w którym kierunku my idziemy jako ludzkość? Jak już starcie nam nawet telefony, które mamy, to już nam przekłamują rzeczywistość. Już nie mówiąc o filtrach z Instagrama czy coś, wow. Teraz będzie zło pouczająca ludzi w internecie, co nie? Ja dzisiaj miałam struggle, bo nie mogłam, nie miałam, wróć, bo nie mam siły siedzieć, a więc wziąłam sobie tablet i postanowiłam rysować na kolanie. Don't do that. Wiem o czym mówisz, figa, potwierdzam twoje słowa, nie róbcie tak. Sama kiedyś swoje rzeczy rysowałam, leżąc sobie w łóżku z tabletem na nogach. Never. Never again. Jak jeszcze ze szkicownikiem się siedzi, to owszem, można sobie jeszcze coś pokombinować, co nie? Na papierze.
Ale na tablecie to nie. Nigdy tak nie róbcie. Nie, mówi to wam ciocia zło i ciocia figla. Że w ogóle co się dzieje w tych Suwałkach, że się kurde ludzie nie zjawiają na live'ach? Halo? Rad na Suwałki, dawajcie. Dopóki ja się tu nie ogarnę z moim. A już myślałam. Tablet ekranowy pewnie by się lepiej nadawał, ale nie mam tyle dukatów. No ja też nie mam tyle dukatów, zależy od tego, że ja nie mam w ogóle dukatów na tą chwilę. Mój dyplom to będzie jedno wielkie struggle. Generalnie. No co ja się ubawiam na ten pełen za biznes? Ja już zwiedzałam Suwałki. 3000 dukatów albo spadaj. Dokładnie. Dobra, dalej mi się nie podoba to cieniowanie, ale to nic. To już wszystko naprawi, prawda? Dobrze. Ale ty jesteś w tym związku z ty mnie ogarnij. Wyszło skrzydło z wora. Dobra, to może się wszystko przeskoczymy sobie na włosy, bo w każdym razie. Nie ma sensu to dalej tego ciągnąć na razie na tym ciele, bo nie. Pokażę wam, jakie mam fajne brasze, jakie sobie ostatnio ustawiłam, bo zmieniłam chińskie znaki na tym, gdzie chińskie. Krzaki generalnie na Pixivie i... Ja cię, panie, jakie są piękne rzeczy teraz można tym robić. Suwałk zimno, tak. Daleko. Do Suwałk jest daleko i to jest największy problem Suwałk. Drama na czacie. Ewa Drzyzga, rozmowy w toku. No nie, no tym braszem poprzednim jednak było lepiej to robić. Dokładnie nie stawia, ale to nic.
No wiadomo, jeżu, nie? O, jest! Jest przy... Zaczęliśmy gadać o suwałkach i suwałki same się znalazły. Siema, Kasia. Like, what the fuck? O, mój ulubiony komunikat z YouTube'a. Film został wstrzymany, czy chcesz oglądać dalej? Jak ja to kocham. Oho. Teraz się zacznie grzyb posting. Dopiero teraz sobie zdałam sprawę, jak to absurdalnie brzmi grzyb posting. To zostanie już teraz Kaśka naszym inside joke'iem. Grzyb posting. Ej, właśnie, czy Szmitek zrobił, ma ten? Ma miks o grzybiarzach? To jest bardzo poważne pytanie, słuchajcie, bo co jest ważne, to odmieni życie mojego wydziału. O, zainteresowana. Znalazła się. Grzyb łyb. Pamiętam grzyb łyb, jeszcze się mam. Co mi ten dzisiaj laptop takie pranki tu robi, mi tableta mi zrzuca. Bez sensu. Dobra, robimy ogólnie więcej czerni, bo ostatnio po rysunku z Alucardem mam jakiś większy mód na rysowanie więcej czerni w rysunkach. Fajnie to wyciąga pewne rzeczy ogólnie. Widupsku i tej pani figa, tyś seksy tłuszczyk polecam. Ale nie, nie możemy się rzucać na figę, bo figa jest nieletnia. Figa nie jest legal. Pamiętajcie, według Twittera to jest już prokuratora i w ogóle Sąd Najwyższy. Co nie, Jerzu? Sprzątaj w domu, może być umyj okna. Ej, nie, dobra, zostałam zainspirowana tym Szmitkiem. Czekajcie, ja to muszę zobaczyć. Czy to istnieje? Wędkarze, kurde, nie. No to trochę bieda, wiecie. Zawiodłam się, że nie ma o grzybiarzach nic. No dobra, z daleka wygląda to spoko chyba. Zaczyna to wyglądać w każdym razie. Zagrajmy, co? Wait, czy mogę prosić Cimci Rimci na live jak ostatnio? Chcesz Cimci Rimci? Dobra, dawam Cimci, czekaj, gdzie ja mam OBS-a?
Czekaj, no dobra, to wrzucam kimci rimci. Skoro już macie, skoro jest o tłuszczyku, to niech jest kimci rimci na live. Patronat kimci rimci od tej pory. Zagrajmy w grzybobranie, gdzieś miałam planszę. Drop the beat. Drop the grzyb. Nie, nie mogę żartować o grzybach, bo nie wiem. Zwyczajnie nie mogę, mam flashbacki z licencjatu. Figaro robi się kinki. No, odpowiednia pora, powiem wam. Jeszcze nie ma nawet 22. Jest środek tygodnia, to ciekawe, co będzie w weekend. To Imagine Grubel z grzybicą. Mówisz o Pingasie. Jakby tu nie ma co Imagine. Boże nie, to mi daje pomysły, figa. Jakby... Grudzień 2019, jakiś Chińczyk zjada nietoperza. Wrzesień 2020, zło wraca z w miarę regularnym postowaniem sketchy Pingas na Wattpadzie. Tego świat właśnie potrzebował. Jakby to jest ten moment. Stópki. Kanie. No te twoje kanie ostatnio to był hit. Chodzą stópki, hehe, dobrze powiedziane, Jerzu. Powinienem puszczać Strasburger Wave za każdym razem, jak ktoś powie takiego suchara. Musiało lecieć w zapętleniu po prostu całego streamka. Chcecie suchary? No dobra, zaraz czegoś poszukamy. Wojna na suchary. Każdy ten lew jest jak gala kabaretowa. No nie, szczyty komedii osiągamy. Coś muszę sprawdzić.
Dobra, nieważne. Chudat. Katarzyna, ja to wszystko widzę tutaj, co ty do mnie piszesz. Forever alone. Kasia, to jest zemsta za twojego wczorajszego gifa. Ten czat. Krem ze stópek. Co to za jakieś nowe eksperymenty? Dobrze, to będzie tak. Żebym ja miała zapał taki do pisania magisterki, jak mam zapał do kreślenia tych kreseczek na tych włosach. Naprawdę, powiem wam. Minęły całe wakacje, ja nic nie napisałam, nawet książki nie przeczytałam tej magisterki. Nie bierzcie ze mnie przykładu pod tym względem. Tak, gifa, którego nie mogłam ogarnąć, dokładnie. Radel of Wait. A co, jak nas ogląda? Zrobi nam dramę zaraz, zobaczycie. Tak właśnie, po co właśnie. Tak, ludzie pytają mnie, gdzie ja będę pracować po moich studiach, a ja powiem, hehe, zostanę streamerem. Nie magister, a chęć szczera zrobić z ciebie youtubera. Boże, zrobię sobie chyba taką na moje tło z pasztetami, chyba sobie to wrzucę i będzie wisiało przez cały najbliższy rok. Kiedy nic się dostanie, by wyjść na ludzi, a wychodzić w nie pną. Ej! To, ale tobie humor proszę zostawić w toalecie, Katarzyna. Ja cię proszę. Fantazje o stópkach. Ej, nie, bo w sumie my dzisiaj miałyśmy taką rozkminę z Katarzyną, że co my będziemy robić po studiach. Ja oczywiście wpadłam na genialny pomysł rysowania fury za pieniądze. To teraz jakby tu stópki, to mi się wydaje, że to się łączy. Pasztetowa magiczna kraina, gdzie nikt nie chodzi nigdy głodny. Rzeki płyną pasztetowo, stópki w pasztecie numer 15. O Boże, teraz się uwalniają kulinarne fantazje. Stópki plus inflation plus war. Ojejku. Zrobimy sobie kiedyś za ten, powinniśmy sobie zrobić zawody, kto znajdzie najbardziej skompresowanego, jakby największą kompilację po prostu fetish artów na jednym larcie. Drunk stream z przeglądania DeviantArta. Och, wait, ktoś już to robi, haha.
Brzmi jak komunizm. O, Jerzy jest zainteresowany w takim razie. A dzieci kupują w Stronkach Jelit martwych zwierząt. Co? Bunker King Patletus. O, fuck. Nie, no robi się ciekawie, powiem wam. Jak nie będę mogła w nocy spać, to przez was. A myślisz, że z czego robi się zasłonki do pasztetowej? No nie wiem, z plastiku? Nie, ja bym od razu zrobiła przegląd Xiba. Chociaż on mi ostatnio wysłał fanart z Pixiba i się martwię, że może założył tam konto w końcu. I obudzimy się któregoś dnia, tam egmeńskie z przeglądania Pixiba i ja tak, o nie, this is happening. No ja wiem, jak się robi kiełbasę taką normalną, ale od pasztetowej to ty nie wymagasz, że ona będzie w jelicie. Będzie kiedyś się obudzić z ręką w kapuście i zrozumie, że odejście z Bulbura to był błąd. Zrób mi ktoś z tego screena, z tego wpisu na tym czasie, bo to jest przepiękne. A poczekajcie, może mi się uda zrobić synka teraz, jak tu siedzę. Jak sobie telefonu nie wyłączę. O, i idealnie. I teraz rozkminę, jak ktoś się stópkarzem lubi medycyn, to znaczy, że lubi, jak się go okłada pejczem po stópkach. To lubię, jak się go łaskoczę. Aha, dobra, dzięki za screenka. Jeżeli to jest screen, bo nie chcę mi się teraz nawet zaglądać tam. Zrobię sobie z niego reaction meme. W ogóle coś wam powiem o ciekawą historię. Zablokowali mi dzisiaj konto na Twitterze. Już mam je odblokowane. Zablokowali mi go za tweeta sprzed pół roku za przeróbkę filmu z Sonic Movie z dodanym Sweet Dreams w tej scenie tam zatrzymanym czasem. Po pół roku na Twitterze. YouTube dalej mi kopię strajka na ten wideo nie założył. Taka oto historia. Z kapustą przez świat w pustyni i w kapuście. Czemu, co, jak? No mówię wam, no normalnie mi wzięli ten... Wstałam sobie dzisiaj jak człowiek o normalnej porze, czyli o godzinie, nie wiem, 11. Przychodzi mi mail na tym... Siedzę sobie na telefonie. Coś tam z Twittera. Ja mówię, to co tam chodzi? Coś mi przyblokowali. Ja byłam jeszcze ledwo przytomna. Ja mówię, a tam przyblokowali, pewnie jakiegoś jednego tweeta mi usunęli i tyle. Wchodzę po południu, czyli o godzinie 19, bo moje życie tak wygląda. Wchodzę na Twittera, ja mam konto zablokowane. Ja tak, halo, halo. To się tak nie robi, to się tak nie godzi. I ja patrzę, no i co tam? Przeklikałam parę rzeczy, nagle twoje konto jest odblokowane. No i co? I przeskrolowałam sobie całego Twittera, znalazłam tego tweeta, o którym mieli problem, usunęłam go, ja mówię, to teraz wyskoczcie, mówię, zobaczymy co teraz będzie. Już mi teraz nie zablokujecie. I oczywiście groźby w moim kierunku, że od Twittera, że następnym razem zablokujemy ci konto na stałe. Ja tak, co? Harry Żulej myślał, że pół kapusty.
Nie, znowu zaczyna się z przygody Harry'ego Żurela, nie. Jeszcze trochę i zrobimy Harry'ego Żulera na kortowiadzie. Miałam robić na rancie, ale się zaraz zastanowię i może zrobimy Harry'ego Żurela. O ile w ogóle kartowiada się odbędzie, bo znowu będą jaja jakieś z koronką, że może jednak też się nie odbędzie kolejna impreza. Szybciej kapuściani. Jedyne co ma sens to kapusta klips. Change my mind. O ile dojdzie do kortowiady, no właśnie, no. No nasz cudowny kanon Alchemia, czyli robienie bimbu, Harry Żuler i kapusta filozoficzna. O, kapusta filozoficzna mi się podoba. Jak zjesz dużo bigosu, to będziesz mądrym. Bigos to tak naprawdę eliksir wielosokowy. Kiedyś Żulem ma. Trzeba się zapytać Żuli ze śmietników u mnie pod blokiem. Wyobraziłam sobie kosmos przerośniętym od myślenia mózgiem. Kapusta filozoficzna, kapusta Schrödingera. O Jezu. Kosmos przerośniętym mózgiem, jak Kowalski w Pingwinach. No w sumie ma taki żółep, to tam dużo jej nie brakuje. Bonjour Państwu. Kurde, kiedyś muszę tak wejść, jak będę szła ze śmieciami i tak wywalić do tych żuli. Bonjour. Pewnie się nawet nie zorientują. Najwyżej mnie pogonią. Naprawdę te włosy jakoś fajnie wyglądają, powiem wam. Magic. Ale nie, czarny to nie kolor. A co to, przepraszam, jest? Pustka naszych cierpień, czy co? Ja mam pod blokiem Bitwy Magów, może jeden z nich, Harry Luller. No właśnie. Draco Malfoy. Fajnie, u nas ktoś raz na sam poświęci. No tak było, no. Nie ma co się z tym kłócić nawet w sumie. Czarny to nadkolor. O! To brzmi jak kontrowersyjna opinia na Twitterze. Jesteś miarę sobie szalony kolory, moderacja, sonik wiki stwierdza rasizm. Ojej!
to było zabawne w sumie nawet. Jeżdżę jak zwykle z N-World Passem. O, jak ładnie sobie zrobiłam Binary Pen. Jeżdżę jest tutaj królem czatu, on ma N-World Pass. On może. Dopóki nas YouTube nie zdejmie. Jak mam żadny humor, to mogę. Co piesku? Zdziwiłeś się, że odsunęłam krzesło, tak? Mój pies zdziwiony. On ma nawet ban pas. Uuu, no właśnie. Cały czas o tym zapominam. Już mi się brasze mylą, nie? Co się ze mnie zrobiło, że mi się brasze mylą? Zastanawiam się, co na następnym live'ie mam zrobić w poniedziałek. Może coś luźniejszego. Może jakieś rewki do postaci. W sumie. Sama nawet nie wiem, co mam, a to bym sobie już gdzieś tam pokończyła w wolnym chwili. Znaczy, tak robię po trochu, trochę na live'ach, trochę na tym. Sopki schowowane ci dam. Rewkunie, tak. Tak to jest, narobisz sobie postaci, po co robić im rewki? Lepiej myśleć o ich jakichś randomowych, o robieniu z nimi w ogóle memów. To jest najlepsze zajęcie, nie? Po co sobie rozpisać cały charakter design i wszystko i w ogóle o tych postaciach? Nie. Lepiej mieć całe statku postaci i nie robić z nich w ogóle refek, nic. Ale z drugiej strony, jak mam robić rewki do postaci, jak mają mieć jakieś nazwiska, ja nie mogę im nawet nazwisk wymyśleć. I tu się zaczyna problem. Problemy z postaciami, to się wybijesz na Insta. Tak. Relatable life comics, nie? I wszyscy będą, o Boże, to przecież o moim życiu. Ta. Twoje życie wygląda tak, że siedzisz przed kompem i gapisz się tylko na YouTube, w Instagram i patrzysz sobie na fanarty z twoimi ulubionymi postaciami i nic poza tym. Taka jest niestety nasza rzeczywistość. Postać bez nazwiska klepnie tam paper fresh i to problemie. Nie no, bo w sumie jak robię ludzkie postaci, tak sobie wymyśliłam, no fajnie by było, jakby miały jakieś nazwiska, nie tylko jakieś imiona czy tam ksywki. To na razie jestem na takim dobrym etapie, że wymyśliłam tylko jednej postaci nazwisko. A co najśmieszniejsze, że to jest postać tak naprawdę najnowsza moja postać, najmłodsza z tych, które powstały i najszybciej mi poszło z nazwiskiem, a reszta to... A tam sonikowe to wiadomo, nie muszą mieć nazwisk. Tam wystarczy od zwierzęcia i już.
No ale nie jak się robi ludzkie, no jakieś nazwisko wypadałoby im dać, no. Ale prawdopodobnie pójdę sobie jakimś generatorem albo listą nazwisk gdzieś tam, skądś tam. I randomowo im je przydzielę i tyle. Relatable meme. Hedgehog the Hedgehog, tak. Muszę znaleźć tego shorta z tym tworzeniem tego fan postaci, to było też takie piękne. To był ten... Sinus. It's Sonic, but it's spelled backwards! Czy coś tam, jakoś tak to było. Ej, a właśnie Hedgehog the Hedgehog ma jakiś ten, ma jakiś design, czy on tak to po prostu jest sobie memiczną postacią? Nie lepiej popatrz sobie, jak masz pełni wykminione postacie, nadawa jakby z rejonu pochodzenia. O, no właśnie, no. Muszę się tym zasugerować, to jakoś w miarę dobrze. Tak powiem, mam mniej więcej wykminione, więc jakby no tutaj nazwiska to już pójdę chyba tym tropem figa, dzięki za podpowiedź. To może w końcu zacznę je spisywać gdzieś. Jakiś plik w Wordzie otworzę i będę to pisać, bo po prostu nigdy tego nie opiszę. Bo lepiej mi idzie wymyślanie ubrania, aniżeli pisanie o tych postaciach. Wiesz, taki zwykły, czasem jabłuszko nosi. To ten, co ostatnio na dzienniku było. Aż dziennik o nim pisał. To jest jeszcze celebryta. Totalnie jak ty. Wszystko się zgadza. To jest ten utwór, co ja myślę, że to jest. Tak, to jest to. Tak, w tym, co teraz gra, bardzo ładne ujęcia Czarnobyla, gdyby ktoś był zainteresowany. Aż wam wrzucę. Jakby chciał sobie ktoś popatrzeć na Czarnobyl. Fun fact, pochodzi z Finlandii, a teraz mieszka w Bangladeszu i nikt go nie rozumie, jest smutny, ojej. Co to? A, screenek, dobra, to już wszystko wiem, dobra, to wracamy. Jego predytek mógł poświęcić dratyny z wieżyczki strażniczej. No, ciekawy park story, powiem ci. To jest memhook. Ja robię epic lore. Tak, teraz jak ktoś będzie robić lore do postaci Kasia patrzy na ciebie, to zwraca się do Jerza. Odstawiam sobie myszkę za talerz i za każdym razem, jak po nią sięgam, to sięgam po talerz, wiecie? Tak wygląda moje życie w tej chwili. Ej, no nie podoba mi się to w ogóle w opór, nie? Z tymi. To jest to. Co to jest za warstwa? Ona coś robi, ta warstwa? Halo. Nie rozumiem tej warstwy, co ona miała niby tutaj zdziałać. Może kolor jakiś?
Zobaczmy zaraz. Aha, tutaj mi się sklipowało bez sensu w ogóle. Aha, bo mi się sklipowało tu. Dobra, wszystko wiem. Ale tak ciupkę. 4%, o. Nie wiem, czy to daje jakąś różnicę, ale może daje. Zrobię mu partnerkę Hedgehoget. The Hedgehog, żeby nie było mu smutno i będzie wyglądać tak samo, będzie miała kokardkę. O tak. Chciałam na chwilę, może na kolor to po prostu wezmę. Kurde, nie wiem. Dobra, w każdym razie na razie to zostawię. Bo do niczego tu nie dojdziemy. Dobra. Cały uniwersum osobny z tego zupełnie od razu jakiegoś wroga mu wymyśl. Jego wrogiem będzie Fox the Fox. Chcę mu zeżreć ja w łóżko. Poczekam, jaki to jest sens o tej warstwie. No, że tak. Powinna sobie zrobić taką tablicę na memy na tym live'ie. Będę przyklejać takich cimci-rimci, żeby tak powietrze mi nie latało. Fun fact, lisy jedzą jeże. A jak jeż zwinie się w kółkę, to lis na niego nasieka, żeby jeż się rozwinął do tego, od tego, że myśli, że pływa. O! Więc całkowicie przypadkowo Sonic z Tailsem są przyjaciółmi. To musi być w kanonie. O Boże, pomyślałam o czymś złym. Ale potem to... Potem gdzieś to opiszę. Bo do tego potrzeba kontekstu i... Do tego potrzeba kontekstu z JoJo. Hedgefox albo Foxhog. Hedgefox. Dobra.
No dobra, zaraz pewnie będę kończyć, to mogę wam z tej okazji puścić coś głupiego. No przecież czemu by nie? Tylko muszę przelecieć moją listę gdzieś dalej, bo to się inaczej nie da, tak? Nie wiem, co mam tu przez SketchFingers. Tak, no to dobra. To lecimy. Widzę Hedgehog the Hedgehog. Dzisiaj mam totalnie niepoprawny stream. Live to kopalnie komedii polecam, tak? Zawsze o każdej porze dnia i nocy. No cóż, takie nasze życie. Przeszło. No właśnie widzę, coś mi tu nie pasuje. Uwaga, jaka to melodia. Bo teraz jest Sonic Wiki, przybywaj. Temat dla uwagi. Ale z elementem cukru w herbacie, fuj. Znowu. Jeżu, widzę, testujesz YouTube'a.
Dziwne, może uznaję za spam. Młody streamer rozwiązuje zagadkę algorytmu YouTube'a, zobacz jak. O panie, ale YouTube jest taki znoski. Nawet nie wiedzą, jak bardzo. Oni patrzą i nie wierzą. To za powiadomienie o baterii, do widzenia. Epic, cenzura, halo. Kto został ocenzurowany w tym momencie? Jeżu? Ej, właśnie weszłam w OBS-a i widzę, że tu się coś dzieje w ogóle. Halo, co tu się stało? Oh no. Oh no, dokładnie. Kasia, oh no. Dobra, nie wiem co robię na tych włosach, ale widzę, że jest tak ładne światło na tej rewce, więc może tu się pobawię w to. Będę bawić tym światłem, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Nie ruchawy ten stream. Wysłałem pusty znak, to był prank. Co się teraz stało? Co za nuta? Nie, no spoko, nie? Idziemy do... To jest ten numer. Za te pranki. Akademia Pranków Cheetos. Tak. Ukończyłem tę prestiżową uczelnię, to chyba widać. Widzisz, Jerzy, to po co ci studia?
co tu się dzieje? Działa XD. Wstawiłem więcej litery, puste znaki, lifehack. Nie, robię screena, bo to jest złoto. Nie, nie wyłączaj się, halo. Algorytm YouTube'a zniszczony przez jeża. Dobra, wiecie co? Będę kończyć. Bo postanowiłam, że dzisiaj się chociaż trochę wcześniej położę spać niż o 4 rano. Więc na dziś to tyle. I prawdopodobnie kolejny live będzie w poniedziałek. Bo chyba weekend mi zmieni. Mam tak zapchany, że. Znaczy wieczorem mam tak zajęty, że chyba dopiero w poniedziałek kolejny live. I co na nim będzie, jeszcze nie wiem. Także taki mamy progres w Abacjewie. No i tyle. Na koniec klasyczny, tylko klasycznie smutny Tales. Także do poniedziałku najprawdopodobniej. Pa, pa i dobranoc. Damy.